Chyba każda kobieta od początku do końca swojego życia poszukuje tego jednego idealnego fryzjera i ten wybór pewnie na całe życie nie jest raz a dobrze. Po czym poznać? To sprawa indywidualna, tak? Na pewno kwestie formalne, czyli strzyżenie, koloryzacja, ale też indywidualne podejście, takie zaopiekowanie się klientem. Jeśli widzimy, że w salonie sprzęt, który gdzieś fryzjer używa, jest czysty, ładnie ułożony, to też świadczy o tym, że fryzjer wie, co robi, że skupia się na klientce, nie skupia się na wielu elementach, które się dzieją w koło. Dobry fryzjer też jest psychoterapeutą oraz każdy fryzjer powinien mieć pewną granicę, czyli że jak klient przyjdzie z jakąś daną fryzurą bądź koloryzacją, możemy powiedzieć, że nie wykonamy tego zabiegu, gdyż mu po prostu nie pasuje. Praktyki w szkole czy w salonach są dobre, ale nie wystarczające do nauczenia się porządnie zawodu. Takie szkolenia jak aktualny Shaping Future jest doskonałą okazją dla młodych fryzjerów, którzy właśnie wchodzą w ten świat. Myślę, że dobry fryzjer to też osoba, do której ciężko się jest dostać, która cieszy się powodzeniem, która ma dobre opinie w internecie, która pracuje na dobrej jakości kosmetykach. Dobry fryzjer powinien jeździć na szkolenia, dokształcać się i nieustannie się rozwijać. Program Shaping Future, organizowany po raz kolejny w Polsce, to program międzynarodowy. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans młodzieży zainteresowanej zawodem fryzjera w dostępie do edukacji. Podczas programu Shaping Future młodzi uczestnicy uczą się przede wszystkim rzemiosła fryzjerskiego, ale coś, na co szczególnie kładziemy nacisk w tym roku, bo uważamy, że jest to niezwykle ważne, to obsługa klienta i tworzenie pewnego rodzaju modnego dziś efektu wow.